Koń podczas aresztu, jak widzicie, sam się podkłada, żeby już go po prostu ubrać i wyprowadzić, bo mu się nudzi. Hej, witam was w kolejnym vlogu na tym kanale, gdzie Queenka jedzie na złotą odznakę do Staniny Koni Wiktor. Także odstawiałam się jak szczur na otwarcie kanału na powrót do starej stajni i możemy zaczynać. Dzień zaczynamy od podjeżdżania Queen, ponieważ Queenka ma teraz areszt boksowy, więc dwa razy dziennie staram się zapewnić jej jakiś ruch. Tego dnia były to dwie jazdy, ponieważ chciałam, żeby moja dzierżawczyni nie zabiła się, jak Queen będzie w nowym miejscu, stała cały dzień w boksie, no i będą nią nosić te wszystkie emocje i byłoby to niebezpieczne. Po Queence w ogóle nie było czuć, żeby była jakaś zdenerwowana tym, że już drugi, trzeci dzień stoi w tym boksie. Było widać po ich chodach, że gdzieś tam ma więcej energii, więc troszkę ją nosi, ale potrafiła tą energię przekształcić w ruch, a nie w próbowanie mnie zrzucić czy wymyślanie jakichś swoich własnych pomysłów. I tak, to całkiem normalne, nawet jeśli koń jest super zajeżdżony i wy jesteście dobrymi jeźdźcami, to pierwsze kłusy i galopy są po to, żeby koń poczuł to ciało i nie wymagamy wtedy od konia Bóg wie ile. Następnie przyszliśmy do takich tutaj ćwiczonek, które widzicie. Macie też fajną reakcję Queen na moje odpuszczenie presji po wykonanym ćwiczeniu, gdzie cała się wyciągnęła. Pogimnastykowaliśmy się wstępie, powyginaliśmy w łopatce do wewnątrz, do zewnątrz. Wprowadziliśmy troszkę te chody boczne, ponieważ dawno ich nie robiliśmy. To wykonanie w kusie było na naszą gorszą stronę i tutaj jakakolwiek reakcja była dla mnie wystarczająca, widzieliście pochwałę. Niestety moja mama nagrywała i jakoś nie wpadła na to, że nagrywanie tej lepszej strony też byłoby fajne. Tutaj widzicie minimalne próby tych chodów bocznych, ale Queenka zdecydowanie w prawo idzie gorzej niż w lewo. Szybko powtarzamy to na tą stronę, gdzie to idzie z łatwością, nie ma żadnego problemu. Próbujemy jeszcze raz na prawo, no i tutaj już Queen totalnie się zdenerwowała, było jej niewygodnie. Także odpuściliśmy to po paru krokach w bok, żeby zrozumiała, o co ją dokładnie proszę i po prostu dać jej spokój. Jako, że to ćwiczenie ją dosyć zestresowało, to obniżyliśmy poprzeczkę i po prostu zrobiliśmy parę wyciągnięć, dodań w galopie, ale utrzymując mniej więcej ramę i kontakt. Ponieważ Queen będzie dzisiaj skakać, a nie będzie chodzić ujeżdżenia, więc też nie chcę, żeby była taka kompaktowa i totalnie spięta, gdyż ją to po prostu na razie stresuje. Porobiliśmy troszkę. I skończyliśmy to takim totalnie luźnym kusikiem, gdzie koń mógł się wytrychać, wyciągnąć i miał już luz. Głównym motywem tego treningu było rozruszanie tych spiętych mięśni, ale Queen zachowywała się bardzo wzorowo, nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobra, także dałam jej szybciej spokój, jazda trwała 40 minut, a na koniec na 10 minut pojechaliśmy sobie na krótki stępik dookoła stajni w teren, bo dawno jej w terenie nie było. Niestety pogoda nam nie dopisała. Przez resztę tego spaceru robiłyśmy prawdziwe drifty między kałużami ze względu na tą ranę na nodze Queen. Queen idzie tak szybko, że ja nie nadążam za nią. Gdy odbieramy koniu padok, poza tym, że odbieramy mu możliwość tego swobodnego ruchu, to odbieramy mu możliwość trawkowania się, więc ja to rekompensuję zabierając ją na tą trawę i poświęcając jej trochę tego mojego wolnego czasu, żeby ona miała prawdziwy odpoczynek dla swojej głowy. Niestety nigdy nie zrekompensuję jej tej magii przyjaźni w stadzie, która odbywa się na pastwisku, no ale niestety czasami zdrowie fizyczne musi przeważyć na to zdrowie psychiczne i Queenka teraz ma taki tydzień, w którym musi się przemęczyć i ja robię co mogę, żeby chociaż troszkę jej ulżyć. No ale trudno, już szykujemy tego konia do wyjazdu, zaraz jest odznaka, szykujemy ogon, rozczesujemy go tak jak nigdy wcześniej. Nawet na oznakę został spsikany koń brokatem, żeby błyszczeć się i w ogóle udawać jeszcze czystszego niż jest. No i wszystkie nóżki zapakowujemy, tak jakby koń się miał obić z każdej strony. Oczywiście chora nóżka zostaje bez osłony, ponieważ jeszcze bardziej by ją to podrażniło i mogłoby jej zrobić tylko większą krzywdę. Queenka tutaj nawiązuje nowe znajomości, chociaż właściwie to ona nie była jakaś super chętna. Queenka nie bierze udziału w ujeżdżeniu, więc czekamy, aż tutaj dzierżawczyni przyjedzie ujeżdżenie i dowiemy się, czy wieźliśmy Queenkę na darmo, czy nie. No ale okazało się, że wszystko poszło elegancko. Może i konik w ciąży, ale wymachiwał nóżkami tyle, ile miał siły, żeby jednak dzierżawczynię przewieźć na drugą stronę czworoboku. Także gratulacje za próbę ujeżdżenia, ponieważ powiem szczerze, mnie bardziej stresuje ujeżdżenie niż skoki w tych wszystkich odznakach. Przywieźliśmy Queenkę o wiele za wcześnie, więc musieliśmy jeszcze poczekać, aż rozstawią się przeszkody i pojadą wszyscy z brązu.
i wtedy dopiero Quinka mogła przyjść i się przygotowywać. Ja w ogóle siedziałam tam jak totalny szef z herbatką, wcześniej z jogurcikiem i tylko siedziałam i patrzyłam. To było moje zadanie na tamten dzień. Nie dość, że Quinka była spryskana brokatem, to czaprak też się świecił i po prostu były tam jak największe gwiazdy. Jako że widzieliście, że tam na rozprężalni nie było za dużo miejsca, to jeszcze miały chwilę czasu, żeby tutaj sobie pobiegać i poskakać pierwsze przeszkody. Bardzo miło, że Queen mogła poznać parkour, na którym jedzie, no bo przykre było, jakby przez jakieś głupie spłoszenie z narożnika oznaka była oblana. A tak to Queenka mogła sobie wszystko ładnie obejrzeć i dopiero przeszliśmy do egzaminu. Szereg ma 90. Tak, już masz krzyki. Tak, już nas... Ja nie miałam tak naprawdę bladego pojęcia, jak wygląda ten parkour, więc tak plus minus próbowałam celować kamerą, ale powiem wam, że czasem się myliłam, które jedzie teraz, a które później. Na odznakach, nawet na tej złotej, jakieś małe błędy w odbiciu czy krzyżowania u konia nie są tak surowo oceniane. Po prostu ważne, żeby to wyglądało całościowo płynnie, żeby to nie było tak, że w każdym odbiciu jest jakiś błąd. Dwa odbicia zepsute to w ogóle nie jest problem na takiej odznace. Mimo początkowych obaw, że gdzieś dosiad zostanie na skokach w tyle, no to widzicie, że było wszystko ok, odznaka została zdana, a tutaj widzicie, z jakimi emocjami ja podchodziłam do tego szeregu. Okej. Stelka się wybiła, więc jej było wygodnie. O, bo to więcej troszkę niż myślałam. Dobra. No i fajnie. No to co, Queen, po rozgrzewce jedziemy. Tutaj przedstawiam wam, jak taki parkour wyglądał z góry, wysokość od 90 do 100 cm. No i co, w komentarzach proszę tylko o dobrą energię za to, że ta odznaka się udała. I myślę, że widzimy się całkiem niedługo w kolejnych filmach gdzieś z zawodów.